jubileusz 125-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego został połączony z uroczystym wręczeniem medalu za zasługi dla powiatu wejherowskiego. Ceremonia miała miejsce w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. W sali wejherowskiego muzeum pojawiło się mnóstwo gości. Wydarzenie uświetnił wernisaż z okazji jubileuszu Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek oraz koncert chóru Cantores Wejherowianzes. Kilka dni później, również z okazji tegorocznych Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego, w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie na ulicy Dworcowej odbyła się promocja antologii poetów i satyryków Ziemia Moja oraz spotkanie z Mirosławem Odnieckim, poetą i redaktorem zbioru. W wydarzeniu towarzyszył koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Andrzeja Marczyńskiego. Punktem kulminacyjnym wieczoru był konkurs jednego wiersza. Laureatami zostali: pierwsze miejsce ex aequo zdobyła Anna Michowska, Marcelina Majer oraz Daniela Polesik. Drugie miejsce zajął Jarosław Kierznikowicz, trzecie miejsce Adam Dąbrowa-Klein. Antologia poetów Ziemia Moja wydawana jest co 2 lata.